moje nazwisko Dziubek. Tłumacząc na norweski, neb. Mieszkałem w Norwegii i urodziłem się drugi raz w 1970 roku, wjeżdżając do Norwegii. Tam przebywałem co najmniej 40 lat. Ona jest z wielu powodów szczególna. Raz, że oczywiście jest związana z ziemią orawską, z Norwegią. A dwa, z naszą tradycją, bo no, z niej wyrosłeś. Też pokazana w otoczeniu starych, drewnianych, głównie drewnianych obiektów. I właśnie, jakbyś tutaj powiedział trochę o samym temacie wystawy, bo on jest naprawdę i przerażający moim zdaniem, i zmuszający do myślenia. I forma, w jakiej to pokazałaś. Powiedz coś o tym trochę. Staram się przekazać dzisiejszy czas, takie zderzenie chyba między kulturą starą a dzisiejszą. Ta kolizja to daje mi inspirację. Materiał, który używam, to też łączy to chyba razem. No właśnie, i pokazujesz tą ulotność tak naprawdę tej naszej cywilizacji, która na dobrą sprawę jest cywilizacją śmieci i destrukcji. O tym też opowiadasz w swojej twórczości. Przewija się też motyw, no, taki bardzo, można powiedzieć, dzisiejszym językiem proekologiczny, czyli ratujmy ten świat, bo nasze działania, które no, nie sprzyjają jednak jakby takiej koegzystencji z przyrodą, jakiejś takiej, jakiejś formy zrozumienia nie ma tutaj tej przyrody ze strony człowieka. I ty to pokazujesz, że jest ten zgrzyt. Z jednej strony jest przyroda, która u ciebie w postaci szkieletów, prawda, troszkę w niektórych momentach obciągniętych skórą, prawda, pojawia się, a równocześnie jest to zderzenie z tym plastikiem, z częściami opon, prawda, z formami metalowymi. No, tak, zbieram takie zwierzątka. Mieszkam blisko głównej drogi, która prowadzi na zachód Europy. Także zbieram je rano czasami, bo przejechane, no i preparuję je jakoś w formalinie tego i opiekuję się nimi po śmierci. No i wprowadzam je jakoś w obraz, no, żeby to był obraz, no jakieś, bo i przedstawiam, bo to nas przesyt taki też, przesyt właśnie tej materii, tej sztuczności tam. Pokazujesz właśnie w fajny sposób to zderzenie życia ze śmiercią, czyli to umierające stworzenie, z którego ulatuje życie w postaci peri par. Tak, metafizykę tak, no, biorę pod uwagę. Fajnie, że zobaczymy w nowej odsłonie te tematy, którymi się już od tylu lat zajmujesz. To ma szczególny wymiar. Twoje dzieła właśnie w otoczeniu starych obiektów, mieszkali nasi ojcowie i dziadkowie. No, tu masz obraz dobry. Odbicie naszych stóp. Tak może tak być w naszej przyszłości. Tak może być, jeżeli będziemy dalej żyć bez zrozumienia. Będziemy klękać przed taką stopą. Tak. Całować. Tak będziemy rozprzestrzenieni. Tak będzie nas mało. Tak. Bo sami dla siebie jesteśmy destrukcyjni. Mam to w tych obrazach. Próbuję to wyjąć. No. Ja wiem, czy mi się to udało, no ale... I o tym jest ta wystawa. O tym, że możemy zaprzepaścić wszystko, że możemy stracić wszystko, że możemy sami się unicestwić, prawda? No, to dobre zdanie. Unicestwienie, tak.